Witam wszystkich. Zaszczyt dla nas to niemały, że zechcieliście zawitać dziś w teatrze. To dodaje nam splendoru, blasku, chwały. To na nogi zaraz stawia teatr cały. Czy aktorzy już gotowi? Niech popatrzę. Słowo Państwu daję, że za moment, za maleńką, małą chwilę wszystko się uciszy zgodnie, już spektrakt niezawodnie ruszy struny w waszych duszach, tak jak moje zawsze rusza. A więc cisza, oddech wstrzymać. Możemy już zaczynać. Mruknęło i zaszeleściło. To na pewno ten okropny... Nie, nie mów tego głośno. Ja się boję. On ma takie wielkie oczy. Zaraz nas wypatrzy. A pamiętacie jego ostre pazurki i sterczące wąsiska? Och, ach! Cicho, idzie! Ojej, kto to taki? Nie wiem, ale to na pewno nie kot. Ale... O, rzeczywiście, że to nie kot. Zupełnie niepodobny. Kim jesteś, smutny zwierzaczku? Uważaj, nie podchodź zbyt blisko. Nie przesadzaj, to jakiś maluch i do tego zabeczany. Kto cię skrzywdził, zwierzaczku, i dlaczego płaczesz? Ja szukam. Czego
szukasz? Co zgubiłeś? Się zgubiłem. Nie zgubiłeś się, przecież jesteś. W lesie się zgubiłem. Poszedłem z mamusią na spacer. Biegałem, skakałem, brykałem. Aż nagle patrzę, nie ma mojej mamusi. Jestem zgubiony. Oto bardzo trudna sprawa. Musisz nam powiedzieć, jak się nazywasz. Jestem Osiołek Kubuś. A kim jest twoja mamusia? Moja mamusia jest moją mamusią. A gdzie mieszkasz? W domu, moim domu. Co my z tym zrobimy? Trzeba się kogoś poradzić. To musi być ktoś duży i mądry. Ja znam kogoś bardzo, bardzo mądrego. Chodźmy do niego. Świata tylko dom i podwórko. Niech pomyślę. Już wiem, zawołam wróble. One wszędzie latają i na pewno widziały kawał świata. Hej, nic po nie, darmo zjady. Thank you.
szkodniki. Mamy tu bardzo duży kłopot. Czy znacie tego zwierzaczka? To przecież myszka. To przecież myszka. Ćwir, ćwir, ćwir. Taki duży straszak, straszak, a myszy nie poznał. Wstyd, panie Stiaszku, wstyd. Czyk, szyk, czyk, czyk. Jaka myszka, to osiołek. Ojej, gdzie jesteś, osiołku? Tutaj. To ma być osiołek, taki mały? Osły są duże. Mówisz, jakbyś znał osiołki. Znam. Osiołki pasą się na łące pod lasem i jedzą trawę i osę. Trawę, osę, fuj. Ja jem tylko ciasteczka i cukierki. Moja mamusia mi daje. Mamusia karmi cię cukierkami i ciastkami? Tak. Co je? Cukierki i ciasteczka. I nic więcej? Jeszcze krupnik i rosół. Niemożliwe! I jeszcze kanapki i naleśniki. A jak wygląda twoja mamusia? Ładnie. Czy ma ogon? Tak, na głowie. Ogon na głowie? Koński ogon. Koński? To jakiś dziwoląg. A czy ma futerko? Nie, ma czerwoną sukienkę i jeszcze niebieską i kwiatkową. Zaraz, zaraz. A czy twoja mamusia ma dwie rączki i dwie nóżki? Tak, znasz moją mamusię? Teraz zaraz się przekonamy. Jak nazywa się twoja mamusia? Mamusia. Ja mu to wytłumaczę. Ja jestem Sagna Wróble, a każdy na mnie woła Staszek. Ty jesteś osiołkiem, a wszyscy wołają na ciebie Kubuś. A jak wołają na twoją mamusię? Wiem, wiem, wołają córeńka, rybeńka, taszyna, oleńka, słoneczka. Stop! Oleńko, twoja mama ma na imię Ola. Tak, tak. Ola, 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 to my ją znamy. Biega po lesie i woła ku Busiu. Busiu. Pomożecie temu maluchowi? Tak, zaraz go odprowadzimy. Idziemy z wami, bo Kubuś znów by się mógł zgubić. No to w drogę! Do mamusi, do mamusi. Tu siadaj, siadaj.
wszystko dobrze się skończyło. Bo grunt to dobrzy przyjaciele.